Jak podsumujesz wasze pierwsze spotkanie w tegorocznej edycji Hajro Futsal Cup? No, po tym spotkaniu pozostaje nam niedosyt. Dwa razy wygrywaliśmy 1-0 i 2-1. W końcówce drużyna z Ostrowa wycofała bramkarza i strzeli na bramkę na 3-2. No, niestety nie poddajemy się i będziemy walczyć w kolejnych spotkaniach. Jakie cele stawiacie sobie w tegorocznej edycji Hajro Futsal Cup? No, myślę, że jedynym celem jest wyjście z grupy. Później zobaczymy, co będzie się działo, ale wyjście z grupy to jest nasz cel nadrzędny.